Laudetur Jezus Chrystus. In saecula saeculorum. Amen. W swojej najnowszej książce pod tytułem Sekta Bergoglio potrzebna kontrrewolucja katolicka ksiądz arcybiskup pisze: dzisiaj rękami tej sekty Bergoglio, tych masonów kościelnych, którzy są jeszcze gorsi niż masoni poza kościołem, próbuje się niszczyć ten dorobek Chrystusa, który wysłużył swoją krwią. Dorobek, który pozostaje w każdym człowieku, który idzie za Chrystusem. Diabeł wszystko będzie robił, ażeby zniszczyć ostatniego, normalnego katolika. Wszystko będzie robić, zabijać, niszczyć, skłócać. Czy Wasza Ekscelencja mogłaby rozwinąć tą myśl? No tak, faktycznie do tych słów tam jako definicja, nawet dla człowieka myślącego, to już wystarczyłoby, żeby wiedzieć, że diabeł to zrobi. Natomiast no, diabeł sam tego nie robi. Nawet Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim jest, istnień różnych bez liku, i Pan Bóg stwarzając człowieka na obraz i podobieństwo swoje, a właśnie do tego należy rozum i nasza wola, Pan Bóg nie może nas zmuszać do czynienia dobra. Nasz przywilej tego, że my jesteśmy podobieństwem Boga, ale w znaczeniu takim, że rozumiem, jako rozumni ludzie powinni się poznawać Boga, który stworzył ten świat i z Pisma Świętego, że odkupił ten świat, i Duch Święty oświeca każdego człowieka w świat przychodzącego. Jeżeli używamy rozumu. Nic dziwnego, że ludzie mogą nie do końca rozumem poznać wiele rzeczy. Dlatego Pan Bóg zawsze dawał tych, którzy by mogli nauczyć ludzi, jak rozpoznawać sprawy Boże i gdzie Bóg, jak Chrystus mówił, idź i zobacz, gdzie mieszkam. Do tych swoich adeptów, których wolał do posługi w Jego kościele. Dlatego, żeby ćwiczyć i poznać Duch Boży, trzeba być duchownym człowiekiem. A do tego powinna pomagać modlitwa, przyjmowanie sakramentów, szczególnie w tym kościele chrystusowym. Chrzest, bierzmowania, spowiedź, komunia święta, uczestnictwo w ofierze Chrystusa mszy świętej i w innych sakramentach, które tworzą człowieka i jego życie jako dla przyjmujących małżeństwo, małżeństwo, dla wstępujących do kapłaństwa, kapłaństwo, jak umierających, przyjmujących wiatek, namaszczenia olejami. Taki jest żywot człowieka, który powinien iść przez duchowno-cielesne towarzystwo kościoła dla człowieka, ale człowiek się nie zagubił na tej ziemi, o której diabeł mówi, że to jego. Że ziemia jest jego, nawet Chrystusa kusił, żeby Chrystus jemu się poddał. I my widzimy, jak Chrystus mówi diablu: i spreczy diabli ode mnie, Bogu będziesz się klaniał, jemu będziesz służył. Chrystus jedzie na ukrzyżowanie. Ale ukrzyżowanie Chrystusa przynosi co? Przynosi w rezultacie zmartwychwstania. I przynosi nadzieję zmartwychwstania każdemu z nas, który także grzeszymy, ale jednak podporządkując się i biorąc sakramenty, szczególnie sakrament spowiedzi, możemy znowu odradzać się, jakby zmartwychwstajemy tu na ziemi. Żeby dojść do takiego zmartwychwstania, kiedy będziemy razem z Chrystusem mieszkać tam na niebie, a nie w piekle z diabłem, kiedy jemu się poddamy. Znaczy Pan Bóg wszystko robi, ażebyśmy my, jako Jego obraz i podobieństwo, żeby my znaleźli tę możliwość, ażeby my odrodzili się, ażeby na nas była przeprowadzona restauracja naszego ducha. Tak jak jakieś płótno
wcześniej napisane, powiedzmy, przez artysty jakiegoś tam 200-300 lat, mogło poddać się jakieś tam takiemu zaniedbaniu, niepielęgnowane było i tam gdzieś kurz, woda, wszystko inne, jego odnawiają. Tak samo i my możemy się odnowić z duchem, który był zepsuty przez grzechy i dość zaszedł na manowce. Dlatego Pan Bóg szuka każdego wierzącego przez ludzi Kościoła. Ja też potrzebuję, jako arcybiskup, potrzebuję ludzi Kościoła. Potrzebuję księdza, potrzebuję biskupa, który by mnie też powiedział, słuchaj, może ty niewłaściwie postępujesz, może trzeba tak postępować, czy tak postępować. Ja nie jestem sam dla siebie Bogiem. I nawet to, co poznaje Boże, potrzebuje też jakiegoś człowieka, który może w jakiś sposób nie przypomnieć, że Pismo Święte to mówi, to mówi. Tak samo ja potrzebuję, nauczając innych ludzi spraw Bożych, do którego jestem po prostu powołany. To moje powołanie, ich nauczać. I jeżeli ludzi, spotykałem bardzo dużo ludzi, zwykłych, prostych ludzi, w większości tak starszego pokolenia, chociaż młodsi też się spotykają, że oni też dość mocno znają Pismo Święte, znają rzeczy Boże i faktycznie żyją tymi Bożymi postulatami. Oni nie prosto tylko znają Panie, Panie, a żyją na to. I kiedy z nimi się rozmawia, rozmawia się z nimi na jednej linii, w jednym duchu. Wszystko się rozumiem, on natychmiast. Natomiast nieraz ja rozmawiałem z kaplanami, oni bardzo daleki od poznania prawdy. Naprawdę. Kiedy oni chcą rozmawiać naprawdę o sprawach Bożych, od razu widać, że sokol gol, nagi sokolik, ptaszek nagi, bez piórek. Nie ma tego Bożego, jak to się mówi. No ale wtedy zachęcasz tego kaplana, żeby jednak wziąć jeszcze więcej za sprawy, które on powinien wiedzieć. Od podszewki powinien wiedzieć, że jest kaplanem, jest tym, który naucza. A on postępuje jak Nikodem, nauczyciel Izraela i nie wie, jak to się nawrócić. Co ja mam wejść taki wielki, stary dziad do lona matki, znowu się narodzić? Nie, nawrócić się. Dlatego kaplanowi też trzeba się nawracać, biskupowi trzeba się nawracać, ażeby w nim było widać Chrystusa, a nie coś swego. Dlatego będą nas pocieszać te, które pochodzą od Boga, kaplani, zwykli ludzie, którzy Bogu się poddali. Jak kiedyś napisała mi jedna kobieta, mówi, ja pytam się, kto ty jesteś? Ja mówię, ja jestem niewolniczką Marii. Ona poddała siebie w niewoli Marii. I zawsze, kiedy ona mi pisze jakiegoś SMS-a, ten SMS pełny namaszczenia Bożego. Nie prosto tylko jakieś takie ciaćki-maćki, ale pełen namaszczenia Bożego. Ja nie mówię zawsze jej jakieś pochwale, chociaż nieraz powiem o tym. Zawsze cieszę się z tego, że ten SMS będzie zawsze jakiś taki budujący dla mnie. Bo on ma w sobie prawdę o Bogu. Kiedyś była taka jedna nauczycielka świętej pamięci, Elia Bisialska. Ja byłem w Kazachstanie, jeszcze byłem księdzem, potem tam biskupem stałem. I ona przychodziła, ona była bardzo dobra katoliczka, wierząca. Ona przychodziła do kościoła i ona nieraz przynosiła mnie takie pisemka takie. I tam było zawsze napisane coś, cytaty z Pisma Świętego. Zachęcające mnie do tego, żeby ja czynił to, co czyni, żeby ja się nie bał, żeby ja głosił w porę Chrystusa. Bardzo było miło, że kobieta, która sama żyje tym, ona jeździła często do paramonial, tam gdzieś we Francji, tak jakieś tam wspólnoty te katolickie się zbierali. I ten Duch Boży było widać w niej, że ona żyła tym wszystkim. Nie prosto mówiła, a ona żyła tym.
On był dla mnie takim pomocnikiem, chociaż świeckim, a kapłanów wokół nie było tak dużo. Dlatego nieraz, kiedy mówię z ubolewaniem, to mówię, że nieraz z kapłanami nie ma o czym mówić. Jak podejmujemy tematy mocne, oni od razu uciekają od tego. Jakby z góry odcinając to, że oni wszystko wiedzą, albo nic nie wiedzą i nie chcą wiedzieć. Mówię to z ubolewaniem. Natomiast kiedy z ludźmi prostymi się mówi, oni coś wiedzą, ale potrzebują troszeczkę dokształcenia jakiegoś, precyzji potrzebują. Kiedy nieraz mówię im mocno precyzję, wtedy oni oczywiście troszkę zaczynają, no tak, oj, czy ale my takie słabe, my takie. No tak, no ale chcecie wiedzieć prawdę, to ja wam mówię prawdę. A jak chcecie być dalej słabi, no to bądźcie słabi. Albo bądźcie mocni, albo bądźcie słabi. Nieraz taka rozmowa potem nawet troszkę jest zgrzyt nieraz między mówiącym i słuchającymi. Im się wydaje, że oni już coś tam uchwycili, a tu ich jeszcze prawie się do czegoś więcej prawego, a oni by chcieli troszkę luzu jeszcze. No, luz możecie sobie dać, jeżeli nie umiecie od razu wszystko przyjąć. Ale rozumiem, powinniście przyjąć to i zmusić waszą wolę słabą do tego, ażeby przyjęła to, co wam się mówi, Bożego i sprawiedliwego. Natomiast kiedy diabeł działa, on też działa przez ludzi. On działa przez mainstream światowy, przez telewizję, gazety, komórki, wszystkie inne bzdury, a my tam siedzimy więcej, czym w kościele. My więcej omodlamy smartfony, internet, czym w kościołach i nasze dusze, dlatego mamy rezultat taki, jak mamy. Do kogo się modlimy, takie mamy odpowiedzi od tego, do kogo się modlimy. Internet to wielka pajączyna, która niesie wiele zagrożeń i nie wszystko tam jest dobre. Natomiast kto ma już mądrość jakoś mniej więcej uprawioną, on szuka te rzeczy, które mu odpowiadają, a nie byli co. A to niewielka liczba ludzi. Większość jedna jest takich inertnych, jak i wujko co powie, to oni wszystko przyjmują, że to jest dobre, za czystą monetę, jakby mama powiedziała. A to mówią nasi wrogowie, którym zależy na to, żeby nasze pieniądze zabrać sobie i wszystko inne, nawet duszy. Oni propagują diabła. Gorzej, kiedy kapłani w tym uczestniczą. Gorzej, kiedy w tym uczestniczą biskupi. Kiedy przyjeżdżają Pismo Święte, szczególnie po Soborze Watykańskim II, to wszystko jest zrobione do tego, posiane plewa posiana do prawdziwego ziarna Kościoła. I ta plewa dzisiaj daje wielki wzrost w duszach ludzkich. I ludzie dzisiaj plewy przyjmują za ziarno, a ziarno uważają za plewy. I im kapłani folgują na ich słabościach, ażeby samym się nie nawracać i ich nie nawracać. A Chrystus posyłaje swoich uczniów i mówi, idźcie do każdego narodu, głoście nawrócenie, poczynając od Jerozolimy. Głoście nawrócenie. Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie, mówi Jezus Chrystus. A jemu mówili, patrz Jezu, wieża syliamska upadła i zabiła 10 ludzi. Przyszli Żydzi, składali Bogu ofiary, przyszli Rzymianie, pobili Żydów i rzucili ich na ofiarę razem z ofiarami. A Chrystus im mówi co? Jeżeli się nie nawrócicie, oni nie byli gorsi was, a jeżeli się nie nawrócicie, zginiecie. Prorok w Niniwie mówi, że nawróćcie się, bo zginiecie. Jeszcze kilka dni będzie koniec wam. Nawracają się wszyscy ludzie razem z królem. A dzisiaj tyle trwogi, tyle nauki prawdziwej, że nawracajcie się, bo zbliża się koniec świata, a ludzie dalej idą szeroko przestrzenną drogą, bo tam nas więcej, tam tłum i teraz wszystko jest dobrze. I Bergoglio dobrze naucza, Watykan dobrze naucza, wszystkie dobrze nauczamy, a dobra nie widać. Jest jedno zło. Ludzie siedzą na wulkanie, który tuż podnosi do erupcji, a im się wydaje wszystko pięknie. No tam można kurczaka wsmażyć i jeszcze ktoś się mówi, pięknie widoki oglądać. Ale tak samo było z Sodomą i Gomorą do ostatniego czasu, dopóki nie przyszło gniew Boży. Tak samo było z Noem, który budował statek,
a oni się śmieli z niego, mówili, deszcz się to nie padaje, głupio, co ty robisz? Tak samo było w czasach potopu, kiedy przyszło wszystko jak zagłada, jak termin rozwiązania brzemienności dla kobiety. Przyszedł i koniec, dopóki się nie rozwiąże. Dlatego prześladować jeden drugiego będą zepsuci ludzie, którzy poszli za diabłem. Nie sam diabeł, a te jego demony. Nawet w kościele katolickim, którzy zepsuci, którzy nie wiedzą, co czynią, oni będą prześladować tych, którzy naprawdę stoją po stronie Chrystusa i prawdy. Jak i dzisiaj jest. Te, które jest po stronie zla, albo półprawdy, albo nieprawdy, golubiany jest, podchwalany, nikt o nich krytycznie nic nie powie. Natomiast te, które mówią prawdę, oni wyrzuceni, marginalizowani na obrzeżach Kościoła, w czarnych spiskach i tak dalej. A Chrystus gdzie był? Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Był ukrzyżowany. Tak co kapłani, wyjdzie się najwięcej winni, biskupi i Watykan, że dzisiaj ludzie nie znają prawdziwej prawdy i bardzo życzę wam sobie kupić mądrości, nie tylko lamp waszej mądrości światowej, a nalejcie tam oliwy Chrystusowej łaski, a żeby się spotkali Jezusa Chrystusa, kiedy przyjdzie i oddali cześć temu prawdziwemu, a nie falszywemu diablu, który też zbiera się przyjść na świat, który już ma bardzo przygotowane wiele miejsca, jeszcze mało jemu pozostało, żeby spacyfikować resztę. Jeżeli wy w tym uczestniczycie, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeuszy. Czeka was wielka chlosta. A wy, którzy wierni, czeka was wielka nagroda. Tak co walka jest między diablem i Bogiem w ludziach. Tych, którzy przyjęli Chrystusa, idą na wąskie drogi. Tych, którzy nie przyjęli Chrystusa prawdziwie, idą przestrzenną drogą do piekla. Wybierajmy, bracia i siostry, Bergoglio wybieraj, kardynałowi wybierajcie, biskupi wybierajcie, jaką drogę wyjdziecie. Przypatrzcie się, czy macie oliwę na czas przyjścia Chrystusa. Ludzie, wybierajcie, czy wy na czas przyjścia Chrystusa, nawet kiedy pozamykacie okna według przypowieści różnych szarlatanów czarną tam folią, bo tak mówi jakiś tam pacholek, że czarną folią, to wam to nie pomoże. Głupota totalna. Wasze dusze powinny być w świetle przed Chrystusem, wtedy on znajdzie swoich. Na tym polega walka między diablem i Bogiem, między uczniami diabla i Bożymi, między sługami diabla i sługami Bożymi. Ta walka jest tu między nami na ziemi. I ona nie skończy się na tej ziemi, dopóki nie będzie wybita prawda w nas, dopóki Pan Jezus taki, jak jest, nie zamieszka w nas na tym świecie, a żeby potem uzupełniać się my w Nim, a On w nas na wieki w Bogu, w Trójcy Jedynym. Amen. Dziękuję. Bogu nie będą dzięki.